Lappi, zwycięzca tutaj rok temu indywidualnego konkursu w Kusamo, dobra prędkość. I też koło 140 metrów, ależ oni w tej drugiej serii skaczą. 141! Skoczni tu na dalekiej północy, w Rovaniemi, w kilku innych miejscowościach mają zupełnie inne możliwości, przynajmniej na początek sezonu. Kautameki 111 metrów, jak widzieliśmy, kilku zawodników skoczyło po 111. No a Mellinger ciągle na prowadzeniu drugiej serii serpańskiej. Na razie nic się nie zmienia, to z pewnością będzie za chwilę się zmieniać, bo i w serii treningowej, i w serii kwalifikacyjnej mieliśmy kilka naprawdę fantastycznych z szóstej belki, potem ten rozbieg skrócono. Ostatnich kilku zawodników kwalifikacji już z tej grupy, która ma ten udział z urzędu. Kwalifikacji. Zobaczymy, co teraz. Prezentuje dobry europejski poziom, ale nigdy nie widzieliśmy go skaczącego tak dobrze. Też nie widzieliśmy, oddał właśnie w podobny sposób w ścisłej czołówce z tego, co Finowie nam przedstawiali. Skakał tak przed paroma dniami, wtedy, kiedy na tej skoczni można było 150 metrów, także to na pewno nie jest przypadek. Doświadczony zawodnik, który również w ubiegłym sezonie rozpoczął świetnie, potem odsunięcie ciśnienie. Wyskoczył bardzo wysoko, fenomenalny skok! Jest. Do dzisiaj do serii próbnej szybował bardzo daleko, jak będzie teraz w konkursie. Dobra prędkość na progu, spokojny lot. Gdzieś w granicach rekordu skoczni, fantastyczny skok! Widać, jest w znakomitej formie. Wczoraj poprzez jutrzejszy powinien dać nam troszkę więcej rozjaśnienia sytuacji, jak to zawsze na początku sezonu. Oczywiście z kwalifikacji też nie było czasu na to, żeby te numery zmieniać. Kwalifikacje skończyły, to jest mało, to nie dogonił ostatecznie, zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Kucharu. Bardzo ładne z publicznych telewizji norweskich. Oczywiście na stanowisku norweskim, no ale trudno się dziwić. Jekkelsen ładny skok. I ciągle w czołówce. Ciągle w światowej czołówce i nie będzie chciał się poddawać. Ładnie, ładnie, ładnie. I jasne serce, myślę o Hoferze też tutaj mocniej. Choć oczywiście musi być z definicji jakby obiektywny w tych swoich poczynaniach. Się zawahał, chyba nie patrzył w tym momencie na swojego trenera, zdążył jednak w czasie tych 10 regulaminowych sekund ruszyć po rozbiegu, no i teraz leci daleko! 16,5 punktu, tutaj sędziowie byli zgodni, oczywiście nie było wątpliwości, ten skok nie był zakończony telemarkiem, ale nie potrzebne są punkty, potrzebna jest walka tego, Polak to zawsze Polak robił, walczy i chyba najdłuższy skok naszego zawodnika, tak mi się wydaje, że to było ponad 100...